Siemaneczku, Dziska, tutaj Kotwicz, witam was w odcineczku z odbierania nagród za Food Champions, Division Rivals oraz w sumie będą dwie paczki, jedna za 500 goli, druga za 500 asyst. No i lecimy najpierw z pikami. Zobaczymy, co my tutaj mamy. No to bierzemy Parejo, który będzie nam pasował. Znaczy w sumie pasował. Mamy ligę hiszpańską, no ale to jest największy overall, nie? Raczej nie będziemy go używać. Ale zobaczymy. No i tutaj mamy nawet z ekstra klasy, ale bierzemy Depaya. Innego wyboru nie było. To musi być Depay. Przecież tych nie ma, przecież to są niewymienne. Co ja robię? Dobra, słuchajcie, lecimy teraz z paczuszkami, aż 8 paczuszek do otwarcia, słuchajcie, lecimy na początku, no złotą otworzymy, no co, na początek to poczekamy, nie? Cóż w złotej paczce będzie, na pewno będzie rzadka, nie mamy walkoutu, ekranów też raczej nie będzie, no, niestety. Arnautowicz, o, mamy Origi, który nam się przyda do zrobienia SBC. Ale na razie wrzucimy po prostu ich na listę transferową. Aha, przenieść wszystko teraz, no dobra, coś nie wcisnąłem. No i lecimy z paczuszkami. Najpierw zaczniemy od tych najgorszych. I czy będzie walkout? Nie mamy walkoutu, ale będą ekrany chyba. Będą ekrany. Będą ekrany. Dubrawka. Czy coś ciekawego? Jeszcze oprócz niego. Mamy paczuszkę. Dostaliśmy paczkę piłkarzy. Kolejna paczuszka. W ogóle piszcie w komentarzu, jak wam poszło w tym tygodniu Food Champions. Będą znowu ekrany. I nie wiem, czy to nie będzie jakiś... Tak, myślałem, że to będzie Inform. Znaczy Team of the Week. Dani Olmo. No cóż, zawsze będzie, nie? Nie będziemy... Nawet dwóch mamy, proszę bardzo. I Williana, który pójdzie oczywiście na listę transferową. Później się tym zajmiemy. Kurcze pieczone. A to były dwie najgorsze paczki. Teraz przechodzimy do tych lepszych. I mamy walkout, słuchajcie. Mamy walkout. Anglia. I... Sancho! Pierwszy walkoutik w tych paczuszkach. Not bad, słuchajcie, not bad. Gnabry jeszcze, proszę bardzo. A po ile chodzi, Sancho? O 20 tysięcy, no dobra, okej, okay, okej. Okay. Okej, dobra. Zachowamy i lecimy z kolejnymi paczuszkami. Tam już widzę, są te najlepsze paczuszki, gdzie na pewno coś w nich będzie. Mamy kolejny walkout, słuchajcie, drugi walkout. I któż to będzie? Hiszpania. Prawy. Carvajal. Okej. To na Carvajala już mamy. Carvajala już mamy. Może jeszcze ktoś oprócz niego? No dobra, mamy Lulicia, który będzie do sprzedania, boże, do SBC też. I lecimy te dwie najlepsze. Znaczy, boże, trzy najlepsze paczuchy. Walkoutik? Nie będzie walkoutu, ale będą ekrany. Nie będzie ekranów, źle spojrzałem. Giuliano.
Kurczę, naprawdę? Naprawdę? Zawiodłem się na tej paczce, słuchajcie. Zawiodłem się. Lecimy z kolejną. Tu walkoutik. Nie ma walkoutu. No kurczę pieczone, że tak to ujmę. Mario Fernandez. Russian Power, Keita. No dobra. W sumie dobra, nieważne. No tu też walkoutu nie ma, no kurczę, co to są za paczki? W tych słabszych paczkach, w tych gorszych, słuchajcie, były dwa walkouty, a tutaj ani jednego. Coś jest, kurczę, pieczone nie tak. No nie jestem zadowolony z tych paczek. Może tutaj... Oj. Oj. Nie tak miało to wyglądać. Dobra, panie i panowie. To by było na tyle w tym odcineczku. Dzięki wielkie, że poświęciliście czas, żeby obejrzeć ten krótki odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję i napiszcie mi w komentarzu, co wy trafiliście z tych nagród za Food Champions, Division Rivals, bo jestem ciekawy waszych trafów. Na pewno były lepsze niż moje. Do zobaczenia, cześć!